Serdecznie Państwa witamy. Dzisiejsze nasze spotkanie z Chrystusem Eucharystycznym przeżywamy w Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży w Warszawie Siekierkach, które prowadzą ojcowie Pijarze. Powstanie tego sanktuarium podyktowane było potrzebą mądrego wychowania i nauczania, szczególnie młodego pokolenia Polaków. Zagadnienie wychowania i kształtowania młodzieży jest trudne i odpowiedzialne, lecz konieczne w perspektywie przyszłości. Nie ma lepszej instancji i lepszego odwołania się w sprawach wychowania, jak odniesienie się do Matki Najświętszej, wychowawczyni i nauczycielki. Dzisiejsza uroczystość połączona jest z inauguracją 35. Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży, której towarzyszą spotkania sportowe, artystyczne i ewangelizacyjne. Podążamy dziś za Chrystusem, który przychodzi do swojej rodzinnej miejscowości. Pełen mądrości, naucza w synagodze, spotyka się z najbliższymi, lecz nie wszyscy dowierzają w to, co mówi. Przeżyjmy tę Eucharystię z ogromną wiarą i słuchajmy słowa, które Bóg do nas mówi, a jej uroczystej celebracji przewodniczyć będzie prymas Polski, ksiądz arcybiskup Wojciech Polak. Thank you.
imieniu Polskiej Prowincji Zakonu PR-ów i Stowarzyszenia Parafiada witam serdecznie w Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży wszystkich zgromadzonych na mszy świętej rozpoczynającej finały 35. Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży. Z serca dziękuję księdzu arcybiskupowi Wojciechowi Polakowi, prymasowi Polski za to, że przewodniczy tej liturgii. Proszę Waszą Ekscelencję o objęcie modlitwą organizatorów i uczestników parafiady, ale także liczną grupę dzieci, młodzieży i ich opiekunów, którzy z różnych powodów nie mogą być tutaj obecni. Parafiada jest wyrazem charyzmatu zakonu PR-ów, dlatego z radością witam ojca Carlesa Gilla, asystenta generalnego naszego zakonu, a także wszystkich dostojnych gości, przedstawicieli władz samorządowych, instytucji wspierających parafiadę oraz sportowców, olimpijczyków szczególnie. Dzieło to istnieje dzięki zaangażowaniu rzeszy ludzi dobrej woli, duszpasterzy, opiekunów, trenerów, wolontariuszy i zespołu Stowarzyszenia Parafiada. Witam Was z wielką wdzięcznością. Serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy łączą się z nami za pośrednictwem transmisji telewizyjnej. Na koniec witam Was, bohaterów tego dnia, uczestników parafiady z Litwy, Łotwy, Niemiec, Polski i Ukrainy. Módlmy się w tej mszy świętej, aby Duch Święty po raz kolejny pozwolił nam przeżyć parafiadę we wspólnocie złączonej wiarą i przyjaźnią. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pokój z Wami. Bardzo dziękuję ojcu prowincjałowi za te słowa powitania, które do nas wszystkich skierował. Drodzy moi, stajemy wokół ołtarza Chrystusowego, aby rozpoczynać nasze zmagania z tym, który jest źródłem naszej siły, naszej mocy i naszego życia. Parafiada to stadion, teatr i świątynia. Jesteśmy w tej pięknej świątyni Matki Bożej, prosząc także przez jej wstawiennictwo, abyśmy mogli w naszych zmaganiach otrzymywać potrzebne nam dary i łaski Boże. Uznajmy przed Bogiem nasze grzechy, abyśmy mogli godnie w tej Eucharystii uczestniczyć. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Bogu, a na ziemi boi ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bowiem
się. Boże, Ty przez uniżenie się Twojego Syna podźwignąłeś upadłą ludzkość. Udziel swoim wiernym duchowej radości i spraw, aby oswobodzeni z niewoli grzechu osiągnęli wieczne szczęście przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Wstąpił we mnie duch, gdy do mnie mówił, i postawił mnie na nogi. Potem słuchałem tego, który do mnie mówił. Powiedział mi: Synu człowieczy, posyłam cię do synów Izraela, do ludu buntowników, którzy mi się sprzeciwili. Oni i przodkowie ich występowali przeciwko mnie aż do dnia dzisiejszego. To ludzie o bezczelnych twarzach i zatwardziałych sercach. Posyłam cię do nich, abyś im powiedział: tak mówi Pan Bóg. A oni czy będą słuchać, czy też zaprzestaną? Są bowiem ludem opornym. Przecież będą wiedzieli, że prorok jest wśród nich. Oto Słowo Boże. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła, apostoła, do Koryntian. Bracia, aby nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, dany mi został oścień dla ciała, wysłannik szatana, aby mnie policzkował, żebym się nie unosił pychą. Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana,
aby odszedł ode mnie, lecz mi powiedział: wystarczy ci mojej łaski, moc bowiem w słabości się doskonali. Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego mam upodobanie w moich słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach z powodu Chrystusa. Albowiem ilekroć nie domagam, tylekroć jestem mocny. Oto Słowo Boże. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta, a towarzyszyli mu jego uczniowie. Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze, a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem, skąd on to ma i co za mądrość, która mu jest dana. I takie cuda dzieją się przez jego ręce. Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także jego siostry? I powątpiewali o nim. A Jezus mówił im, tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony. I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu. Jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okolice, wsie i nauczał. Oto słowo Pańskie. Drodzy w Chrystusie, siostry i bracia, kochani uczestnicy i uczestniczki 35. Międzynarodowej Parafiady, kochani, którzy łączycie się z nami za pośrednictwem transmisji w telewizji Polonia. Dlaczego rodacy Jezusa
nie uznają i nie wierzą w Niego. Jaki jest tego powód? Dlaczego przechodzą od zdumienia do niewiary? Papież Franciszek przed modlitwą południową Anioł Pański, którą odmawia każdej niedzieli, postawił kiedyś właśnie te pytania. Postawił pytania i zauważył, że to było wprost nie do pojęcia dla nich, aby odwieczny Bóg objawiał się w małości naszego ludzkiego ciała. Przeszkodą była boskość, która jest ukryta w człowieczeństwie Jezusa Chrystusa. Bóg jest obecny w obliczu, w słowach, w gestach prostego człowieka. Szokowało więc ich nie tyle to, co Jezus im mówił, jak wyjaśniał Pisma, będąc Żydem w synagodze, co było zwyczajem i tradycją, po odczytaniu Słowa Bożego, mógł bowiem przemówić, wyjaśniając, co to Słowo mówi do naszego życia. Ale nie tyle to wyjaśnienie Słowa, tylko odniesienie tego Słowa do Jego osoby tak bardzo ich wzburzyło. Święty Łukasz w relacji tego samego wydarzenia z nazaretańskiej synagogi powie wprost, że słowa Pana Jezusa, zwłaszcza to, że powiedział ludziom: dziś spełniło się to, o czym słyszeliście, bardzo ich wzburzyło. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem, pisze święty Łukasz. Porwawszy się z miejsca, wyrzucili go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, żeby go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się. I choć dzisiaj, jak słyszymy, święty Marek tak dramatycznie tego nie opowiada, to jednak istota pozostaje taka sama. Mieszkańcy rodzinnego miasta Jezusa, mieszkańcy Nazaretu, okazują się, jak słyszeliśmy dzisiaj w tym pierwszym czytaniu z proroka Ezechiela, ludźmi o zatwardziałych sercach. W swoich własnych wyobrażeniach, w swoich własnych przekonaniach nie byli zdolni otworzyć się na nowość, którą przynosił im Jezus. Papież Franciszek powie, zamiast otworzyć się na rzeczywistość, gorszą się. Bo według mieszkańców Nazaretu Bóg jest zbyt wielki, żeby się uniżyć i przemawiać przez tak prostego człowieka. To jest, powie papież, skandal wcielenia. Bulwersujące, że Bóg stał się ciałem, myśli ludzkim umysłem, pracuje i działa ludzkimi rękoma, kocha ludzkim sercem, trudzi się, śpi i je jak jeden z nas. Jest obecny w obliczu, w słowach, w gestach prostego człowieka. Bóg staje się konkretny w człowieku, Jezusie Chrystusie. Staje się towarzyszem naszej drogi, staje się jednym z nas. Jak powie Sobór Watykański II, podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu. Dlatego może święty Jan Paweł II, podejmując tę myśl, powiada, że człowiek, jeżeli chce siebie zrozumieć, kim jest, jakie jest jego powołanie, jakie jest jego ostateczne przeznaczenie, z tym wszystkim musi się zwrócić właśnie do Jezusa Chrystusa, bo to w Nim Bóg najpełniej się objawił ludzkości, najbardziej się do nas przybliżył i równocześnie w Chrystusie i przez Chrystusa dał nam poznać prawdziwą godność tego, kim jesteśmy. Moi kochani, gdy słuchamy uważnie dzisiejszej Ewangelii, powraca więc pytanie nie tylko o to, kim jest Pan Jezus jako prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, ale w świetle tego, co słyszymy, każda i każdy z nas może zapytać siebie, kim ja jestem jako człowiek.
Kim jestem ja, człowiek? Czy jestem tylko samym ciałem? Czy jestem może jakimś wcielonym duchem? A może jedynie, jak ktoś z filozofów powiedział, trzciną myślącą? A może, jak inny podpowiada, wytwórcą? Twórcą, człowiekiem pracy. Kim jestem ja, człowiek? W katechizmie Kościoła katolickiego znajdujemy takie stwierdzenie. Jesteś osobą obdarzoną duchową i nieśmiertelną duszą, jedynym stworzeniem na ziemi, którego Bóg chce dla Niego samego, powołaną i przeznaczoną do szczęścia wiecznego, posiadającą duchowe władze rozumu i woli, obdarzoną wolnością, tym szczególnym znakiem obrazu Bożego w człowieku. Osobą tak zranioną grzechem, jak mówi święty Paweł, ościeniem dla ciała, ale w Jezusie Chrystusie odkupioną, stworzoną na nowo, stworzoną do spotkania, do relacji, do dialogu. 45 lat temu, 10 lat wcześniej niż zaczęła się parafiada, tutaj przed kościołem świętej Anny w Warszawie święty Jan Paweł II zapytał więc młodych ludzi tak: a zatem jaką miarą mierzyć człowieka? Czy mierzyć go tylko miarą sił fizycznych, którymi dysponuje? Czy mierzyć go miarą zmysłów, które umożliwiają mu kontakt ze światem? Czy mierzyć go miarą wiedzy, miarą inteligencji, która sprawdza się przez wielorakie testy i egzaminy? Jaką miarą mierzyć człowieka? Tak mi się wydaje, moi kochani, że na to papieskie pytanie 10 lat po tym spotkaniu przed świętą Anną, właśnie tutaj, w Warszawie, poprzez rozpoczętą parafiadę, otrzymujemy pełną odpowiedź. Bo nie można na to pytanie papieża powiedzieć w sposób uproszczony. Nie można powiedzieć i zredukować człowieka do jakiegoś jednego obszaru. Nie można mówić, że ważne są tylko siły fizyczne, a może trochę bogactwo zmysłów, a może nasz umysł, nasza inteligencja, która ciągle pozwala nam przesuwać granice ludzkiego poznania. Od 35 lat warszawska parafiada mówi: człowiek to jest całość. Chodzi o całego i o każdego człowieka. Chodzi o młodego człowieka. Chodzi o naprawdę integralne, całościowe wychowanie człowieka. Chodzi więc o człowieka w pełnym wymiarze fizycznym, kulturalnym i duchowym. I powiada, że prawdziwe bogactwo młodości, bogactwo młodych ludzi tkwi w tym, kim wy naprawdę jesteście. Nie w tym, co potraficie zrobić, ale tym, kim jesteście, rozwijając i doskonaląc wszystkie swoje umiejętności, talenty, tworząc razem, budując swoją przyszłość. Tak bowiem, jak poszczególne części ciała tworzą jeden organizm, mówił kiedyś papież Franciszek, tak zawodnicy tworzą drużynę, a ludzie wspólnotę. Sport może być dla społeczeństwa symbolem jedności, wspaniałym doświadczeniem integracji, przykładem spójności, przesłaniem zgody i pokoju. Dzisiaj tak bardzo, powiada papież, trzeba nam pedagogiki pokoju. Trzeba nam krzewienia kultury spotkania, dialogu, relacji, począwszy od tych najprostszych, przyjacielskich, koleżeńskich, międzyludzkich relacji, a skończywszy na tych wielkich między ludami i narodami. Jeśli świat sportu przekazuje jedność i spójność,
to jest wielkim sojusznikiem budowania pokoju. Moi kochani, wszyscy dobrze wiemy, że w tych dniach oczy świata wielkiego sportu zwrócone są na londyński Wimbledon, albo też na niemieckie stadiony piłkarskie, na których zbliżamy się powoli do finału Mistrzostw Europy. Z nadzieją wyglądamy też kolejnych letnich paryskich Igrzysk Olimpijskich. W Warszawie, w sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki i Młodzieży inaugurujemy parafiadę. Nasze więc spojrzenie, nasze oczy kierujemy na was, moi drodzy młodzi przyjaciele. I najpierw chcemy wam za Stanisławem Konarskim powtórzyć: dokładajcie wszelkich starań, kształcąc serce cnotami, umysł naukami, a ciało ćwiczeniami. Niech wasza obecność właśnie tutaj na warszawskiej parafiadzie przyniesie wam wszystkim najpierw radość spotkania. Bo człowiek, uczył nas święty Jan Paweł II, nie tylko doskonali się poprzez zdobywaną wiedzę, ale poprzez relacje z drugimi ludźmi. Poprzez to, że jesteśmy razem. Że razem w tej wspólnocie chcemy wzrastać. Razem ze sobą być. Razem się zmagać. Razem przeżywać nasze nadzieje i nasze troski. Być ze sobą razem. Niech to spotkanie umocni was w tym, co na co dzień podejmujecie. Rozwijając wasze talenty, wasze pasje. I przyczyni się do kształtowania naprawdę pięknych, żywych, zdrowych, wzajemnych relacji. W zmaganiach i w wydarzeniach, które są przed wami, pamiętajcie, że może nawet ważniejsze od samego wyniku jest sposób zdobycia tego wyniku. Sam więc styl waszych zmagań, szacunek dla drugiego, dla przeciwnika, dla siebie nawzajem, dla wszystkich, którzy tutaj razem jesteście. Za papieżem Franciszkiem powiem wam: otwórzcie wasze serca na innych i na Boga, dając siebie to, co najlepsze, poświęcając swoje życie dla tego, co ma prawdziwą wartość i pozostaje na zawsze. Wykorzystujcie wasze talenty. Wykorzystujcie we wszystkich relacjach przyjacielskich, integracyjnych. Wykorzystujcie to, że Bóg tak obficie każdą i każdego z was tymi talentami obdarzy. Niech dla wszystkich, a więc dla organizatorów i uczestników parafiady, ale też dla wszystkich, których oczy będą na was zwrócone, właśnie dziś na was, będą to chwile umocnienia i prawdziwego wzrostu. Ktoś, kto trzyma drzwi swojego serca na oścież otwarte, powiadał kiedyś pięknie papież, pomaga przezwyciężyć uprzedzenia, lęki, a czasem po prostu niewiedzę i przyczynia się do tego, że nasze wspólne zmagania dają wszystkim możliwość przeżycia naprawdę wielkiej przygody. Jesteście tutaj razem, by przeżywać wspaniałą przygodę ducha, przekraczając swoje ograniczenia, dążąc do tego, co piękne, do tego, o czym marzy sam Pan Bóg dla każdej i każdego z was. Pomyślcie czasem tak o sobie. Pan Bóg marzy o mnie. Wymarzył mnie sobie najpiękniejszą. Najpiękniejszego, jaki jest na tym świecie. Bądźcie tym pięknym marzeniem Pana Boga, jedni dla drugich. Amen.
Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzianych i niewidzianych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Marii Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroka. Wierzę w jeden święty powszechny apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechu i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Zjednoczeni wokół stołu Chrystusa przedstawmy dobremu Bogu wszystkie intencje, które nosimy w naszych sercach. Módlmy się za papieża Franciszka, obecnego z nami prymasa Polski arcybiskupa Wojciecha Polaka i naszego ordynariusza kardynała Kazimierza Nycza, aby Duch Święty dał im łaskę wytrwałości w głoszeniu Ewangelii. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących państwami, aby zabiegali o pomyślność obywateli, pokój między narodami, a szczególnie o integralne wychowanie młodego pokolenia w duchu Ewangelii i wartości zakorzenionych w ludzkiej godności. Ciebie prosimy. Módlmy się za młodych ludzi, szczególnie za uczestników tegorocznej międzynarodowej parafiady dzieci i młodzieży, aby kształcili swoje serce cnotami, umysłu, naukami, a ciało ćwiczeniami. Ciebie prosimy. Módlmy się za zakon PR-ów, za wszystkich kapłanów diecezjalnych i zakonnych, siostry zakonne, wychowawców i opiekunów, aby cieszyli się z sukcesów i dobrego życia swoich podopiecznych i wychowanków. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych rodziców, duszpasterzy, wychowawców, szczególnie za zmarłego w katastrofie smoleńskiej założyciela ruchu parafiadowego, ojca Józefa Jońca, aby dostąpili radości nieba. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas, uczestniczących w tej Eucharystii i za tych, którzy się z nami łączą w modlitwie, abyśmy jako pielgrzymi tego sanktuarium, ciesząc się opieką Matki Bożej, nauczycielki i młodzieży, wzrastali w wierze, nadziei i miłości. Ciebie prosimy. Boże, przyjmij nasze prośby i pomóż nam żyć zgodnie z Twoją wolą, przez Chrystusa Pana naszego. Wszystko to.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, niech nas oczyści ofiara, którą Tobie składamy i niech z dnia na dzień doskonali nas w prowadzeniu życia godnego nieba. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. A Pan z wami. I z duchem Twoim. Głupo górę serca Pan. Znosi imię do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący, Miłosierny Boże, w którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. W czasie naszej doczesnej pielgrzymki doznajemy Twojej dobroci w codziennych potrzebach. I nosimy już w sobie zadatek życia wiecznego. Mając bowiem pierwsze dary ducha, przez którego wskrzesiłeś z martwych Jezusa, spodziewamy się wiekuistego udziału w mysterium paschalnym. Dlatego z wszystkimi aniołami wychwalamy Ciebie, z radością wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebosa i ziemia chwały Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem, uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej,
nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Wielka jest tajemnica naszej wiary. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętym Józefem Kalasancjuszem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Kazimierza, obecnego wśród nas biskupa Wojciecha, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka baczebyść i chwała przez wszystkie wieki wieku. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi. Dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia
naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój papański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Amen. Jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie ciało i krew Chrystusa, szczerze na życie wieczne. Amen.
Módlmy się. Posileni tak wielkimi darami, prosimy Cię, Boże, spraw, abyśmy korzystali z łaski dającej zbawienie i nigdy nie przestawali Cię wielbić przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami i z duchem twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Usiądźmy. Rozpoczyna się ceremonia otwarcia 35. Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży. Wnoszona jest flaga 35. Parafiady, jak również ogień, od którego zapłonie nasz parafiadowy znicz. A już za chwilę w imieniu wszystkich uczestników i sędziów tegorocznej parafiady przysięgę złożą przedstawiciel sportowców oraz sędzia główny. Wnoszona jest flaga i ogień. Możemy wstać. W imieniu sportowców przysięgę złoży Anna Sawycz z Bolechowa na Ukrainie. W imieniu wszystkich zawodników parafiady przyrzekam, że biorąc udział w zawodach sportowych, będziemy przestrzegać ich zasad w duchu sportowej rywalizacji i honoru naszych drużyn. W imieniu sędziów przysięgę złoży pan Leszek Bałda, sędzia główny parafiady. W imieniu wszystkich sędziów przyrzekam, że podczas parafiady będziemy wypełniać nasze funkcje z całą bezstronnością, w poszanowaniu przepisów, wierni zasadom prawdziwego ducha sportu. Formułę otwarcia wypowie ojciec Rafał Roszer, prezes Stowarzyszenia Parafiada. Jubileuszową 35. Międzynarodową Parafiadę Dzieci i Młodzieży uważam za otwartą. A zatem rozpoczynamy tydzień parafiadowych zmagań, rywalizacji i formacji. To czas na rozwój fizyczny, intelektualny i duchowy.
Być może nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie działo się to właśnie w jednym momencie i w jednym czasie. Tak dzieje się na parafiadzie. Witajcie na parafiadzie. Jak pisał ksiądz Stanisław Konarski, chcemy ćwiczyć nasze serca, umysły i ciała. A dzięki świętej pamięci ojcu Józefowi Ońcowi wiemy, że róg rzeźby umysł, serce i ciało. I tak będzie przez tydzień parafiadowych zmagań. Akceptacja to jedna z najważniejszych potrzeb każdego człowieka, zwłaszcza młodego, gdy stajemy się tymi, kim mamy być. Jeśli czujesz się pozbawiony wsparcia, szukaj go w kościele, we wspólnocie, wśród osób, którym ufasz, pamiętając, że Chrystus czeka na ciebie. Walcz o siebie. Dziękujemy serdecznie za wspólnie przeżyty czas spotkania z Chrystusem, za słuchanie i karmienie się treściami płynącymi z Bożego Słowa. Niech one nas umacniają. A ojcom PR-om życzymy, aby prowadzone przez nich dzieła z myślą o wszechstronnym rozwoju dzieci i młodzieży dobrze służyły Kościołowi i Ojczyźnie. Już za tydzień, 14 lipca o godzinie 13, zapraszamy Państwa na mszę świętą, którą transmitować będziemy z kościoła pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła z Nowogrodźca w diecezji legnickiej. W imieniu redakcji przygotowującej transmisję mszy świętych w Telewizji Polskiej życzymy Państwu błogosławionej niedzieli. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.